wszystko i nowe życie. Ukraiński profesor Motyka rozpacza całkowicie. Większej krzywdy dla Ukraińców nie było, jak akcja Wisła. Zniszczyła Ukrainę na Pobórzu. Ale nic nie mówi o Wołyniu, co się stało na Wołyniu. A czego Ukraińcy nie wywieźli Polaków z Wołynia? Zakopana Polska za Bugiem. Po odwiedzinach rodzinnej ziemi na Wołyniu i miejsc po dziadach i pradziadach okazuje się, że kamień na kamieniu nie leży. Zagłuszyła dzicz lasu, wyprostowały jałowe ugory, drogi zaorane, doły śmierci ukryte. Nie ma niczego. Nawet znaku po polskich śladach życia nie ma nic. Ta książka jest skargą tysiąca serc Polaków ocalonych od ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu w 1943-44 roku. Wygnanych z miast i miasteczek, uciekających, ratujących życie w pożarach i zgliszczach. Niewyobrażalne cierpienia i ból pozostawionych na miejscach mordów, często niepogrzebanych ciał najbliższych. Zostawione wsie, domy, cmentarze, świeżymi mogiłami i pod krzyżami przodków, kościołami i kaplicami, pełnymi skarbów katolickich, świętych obrazów, madon kresowych, które w ucieczce nie miał kto zabrać. Często bosych i w jednym ubraniu z dziećmi bez bochenka chleba, pożoga zdrowiła odwieczne polskie wsie na Wołyniu, ponad 400. Majątek pokoleń rozgrabili Ukraińcy, sąsiedzi. Zakopane skrzynie z dobytkiem, skrytki w pszczelich ulach wydarli bliscy, znajomi Ukraińcy. Co stało się z Polską, która przez 6 wieków trwała z całym dziedzictwem, historią i kulturą. Kulturą szlachecką. Co z chlebną ziemią? Za puszczą stepem, zarośnie lasem, przeorzą polskie kości. Od 40 lat, słuchając i zapisując żal pozostających przy życiu Polaków, z nimi zastanawiam się nad tym. Zakopana Polska nad Bugiem pomieściła wiele tematów, ale nie wszystkie. Nie da się opisać całego Wołynia. Prawie 300 kilometrów przecinających wołyński świat, diecezję łódzką, powiat, województwo wołyńskie od Dorohuska do Katerburga za Krzemieńcem. O czym ja tu piszę? Wesele u buczków, los przegrany czy wygrany, to historia rodów ze Swojczowa. Zakopcie skrzynie, tajna msza w Zastupiu.
cerkiew za kościół, dwór w Ostrówkach, ostatni raz Pudrycze, powiat Lubom, dwóch sołtysów w jednej wsi, otwarta pusta droga, wrócimy po was, Krymno. Rzeka wie więcej, okolice Lubomla, las w Podsielczu, Łanowce, powiat Krzemieniec, doły śmierci na Górze Krzyżowej, Mizocz, pańskie miasto, Jagodnik, stary i nowy Wiśniowiec, powiat Krzemieniec, Katerburg, Staszyców, dwie czerwone chustki, kolonia Andrzejówka, powiat Równe, Pan Jezus zdederkał, do dzisiaj płacze, poza Krzemieńcem, śmierć w studni księdza Piotra Walczaka, drogo Mirecy spod Dubna, Smyga, powiat Dubno. Myślina, spalić czy zostawić? Jankowce, powiat Lubom. Leśniczówka w Bobłach, powiat Kowel. Piekło w Kowlu. Wieża kościoła, Wólka Porska, Chorochowskie Kazanie, kolonia Augustów koło Kisielina, cerkiew w Huszynie, Czmykos, powiat Lubom, majątek Pustomyty pod Chorochowem. Gdzie go zakopać? Tajkury, powiat Zdołbunów, Nieślicz, powiat Łuck, Zielony Dąb, Góra Wereszczyńska, bez miłosierdzie w Chubkowie, wynieście mnie, bo się spalę, Torczyn, powiat Łuck. Nad zgniłą lipą ku powalce, rozpołowiona mogiła ziemlica, na matczynym grobie Mikulicze Marii Wola. Budy osowskie, mały las pod Beresteczkiem u Łobaczówka, cud i kara, Hołomicze, powiat Łuck, Gończy Brud, za Chorągwiami w Koniuchach, powiat Chorochów, Jankowce, Terebejki, powiat Lubom, Folwark Raczyn, Matko Boska, gdzie moje dzieci? Cztery morgi Łęgów za pałacem Suchodolskich. Wracaj do swoich. Torczyn, powiat Łuck. Jak to zakopać, Dominopol i posłowie? Drodzy moi czytelnicy, potomkowie Wołynian i resztki świadków z Wołynia, dzieci tych, którzy mieli po 5, najwięcej po 10 lat, dzisiaj mają po 90. Pan Bóg ich zachował na świadków. 3 pokolenia odeszło, a oni w dobrym zdrowiu trwają. Odwiedzam ich od wielu, wielu lat. Spisałem tyle świadectw. Te książki są pisane ustami wołyńskich dzieci i nie mogę pojąć jednego. Jak można zniszczyć dorobek 6 wieków w ciągu pół roku na Wołyniu? Ludobójstwo się zaczęło w lutym w Paroślach. Kończyło się po Bożym Narodzeniu w 43, na przełomie 44 roku, i przestał istnieć
Polski Wołyń. Dlaczego mówię Polski Wołyń? Bo tam była jego cząstka. Ziemia wołyńska od czasów Grunwaldu była ojczyzną dwóch, trzech narodów. A w XIX wieku, kiedy dobili Czesi i Niemcy, pięciu narodów. Więc to ciekawa historia. Zaczęło się od Żydów w 1942 roku. Policja ukraińska w służbie USS-manów z wielką ochotą mordowała rozwścieczona niewinnych ludzi, w większości też kobiety, dzieci, starców. Ale dziwne jedno. Zastanawiam się, szukałem w różnych źródłach i polskich, i amerykańskich, że w Holokauście, nad którym ubolewa cały świat i Izrael, nie zginął ani jeden duchowny. To ciekawe, jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Ukraińcy, jak się rozparzyli swoją wściekłością demoniczną, opętani przez szatanów, zezwierzęceni do reszty, bo nie było w historii słowiańskich narodów takich mordów i tak krwawych rzezi, co sprawili Ukraińcy na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Nie było. Rzeź Humańska, gdzie się wszystko zaczęło, późniejsze mordy, wszystko tragiczne, straszne. Niekoniecznie zapisane w literaturze, bo czasy były inne i kto je miał zapisać? Szlachta miała swój świat. Dziedzice z dworów, tylko niektórzy byli utalentowani i zakochani w historii, filologii, filozofii. Zostało trochę pamiętników. Później przyszła pierwsza wojna światowa, gdzie zaczęły się mordy i druga wojna światowa, która zmiotła ponad 200 tysięcy zamordowanych okrutnie Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Również po tej stronie Bugu. Ostatnio śledziłem pewne historie. Ukraiński historyk, profesor Motyka, ubolewa, płacze, rozpacza nad akcją Wisła, która się zupełnie inaczej nazywa, ale to jest najbliższy termin Ukraińcom. Jakie to nieszczęścia przenieśli Ukraińcy, kiedy byli wysiedlani z Hrubieszowskiego, z Tomaszowskiego, z Biłgorajskiego, z rzeszowskich powiatów, z Podkarpacia, z chełmskiego powiatu. Jakie to było wielkie nieszczęście dla Ukraińców, kiedy przyjechało wojsko polskie i kazało się pakować i samochodami z całym dorobkiem, z bydłem, z końmi odwieziono ich na dworce kolejowe i powieziono ze zwykłych ukraińskich pod strzechą chałup na ziemie odzyskane do poniemieckich, murowanych, często piętrowych, pięknych domów, gdzie czekało na nich wyposażenie i czekało na nich wszystko i nowe życie. Ukraiński profesor Motyka rozpacza całkowicie. Większej krzywdy dla Ukraińców nie było, jak akcja Wisła. Zniszczyła Ukrainę na Pobórzu. Ale nic nie mówi o Wołyniu, co się stało na Wołyniu. A czego Ukraińcy nie wywieźli Polaków z Wołynia?
były do tego warunki. Kolej nadwiślańska, obsługiwana prawie do końca wojny przez polskich kolejarzy, bo Ukraińcy nie potrafili, nie byli do tego przygotowani, wykształceni w technicznych kolejowych szkołach i nie potrafili zarządzać koleją. Dlaczego nie wywieźli koleją Polaków z Wołynia, tylko mordowali dzieci i kobiety? To jest i dzisiaj nazywają, że to jest wojna polsko-ukraińska pod Kisielinem w kościele, gdzie wymordowano 100 osób w okrutny sposób, pisze o tych 5 książkach. Postawiono tablicę, gdzie napisano: tu się odbyła wojna polsko-ukraińska, gdzie zginęło 100 Polaków. Tragedia i pomieszanie zmysłów tego narodu. To nie tak jest w historii. Każde kłamstwo obróci się i wróci do prawdy. Każda nienawiść, każdy ból człowiekowi zapisany w sumieniu odezwie się, jak my, wierzący katolicy, wierzymy głęboko, na sądzie ostatecznym. Z czym pójdą banderowcy na sąd ostateczny? Jak tysiące ludzi mi przez 40 lat opowiadało, w różny sposób, słyszałem ich tu i tam, jak nadziewali na widły polskie dzieci. Mam tu takie przykłady w książkach, podrzucali w górę i mówili, że to polskie samoloty. Jak rozpruwano ciężarnym kobietom brzuchy, wyciągano płody i maltretowano, deptano po ich twarzach. Jest setki takich zeznań. To jeszcze nic. Moi bohaterowie mają obcięte języki i puszczone żywo, żeby się męczyli i nic nie mogli powiedzieć, kto to zrobił. Mają obcięte uszy, porąbane nogi, są przerżnięci piłą, tak jak ksiądz Baran i dwóch jeszcze innych księżyc, ksiądz Baran w Stężarzycach, nad samym Bugiem, po drugiej stronie Dubienki. Nic nie winien nikomu. Nie był zamieszany nawet wtedy jeszcze polskiej partyzantki nie było. Jeszcze się nie zrodziła, jeszcze długo się nie zrodziła 27. Nie było samoobrony. Przecież Ukraińcy, których mądre chrześcijańskie, prawosławne matki nazywali wilkami i mówili: nie idźcie do tego lasu, bo tam legowisko wilków. Te mądre matki, które ostrzegały godzinę, dwie: uciekajcie, bo przyjdą mądrować, mordować, było tak samo mordowane. A kto zamordował dwóch prawosławnych biskupów, jak nie UPA? A kto zamordował ponad 50 prawosławnych i grekokatolickich księży? Swoich. Bo się opierali. Mieli w sobie trochę człowieczeństwa. Mieli w sobie trochę skruchy. Mieli sumienie i serca. Banderowcy i bulbowcy i melnikowcy nie mieli serca. I niech mi ukraińscy wielcy profesorowie ani historycy nie udowadniają tego, że to taki niewinny naród. Tak jak biskup Szewczuk, grekokatolicki z Kijowa, na łamach, na falach w zasadzie Radia Watykańskiego wiele razy to podkreślał. Bo był taki modny, ta Ukraina taka hołubiona w Polsce, ważniejsza teraz od Polski. To już 7 krzyżów z Jasnej Góry, który mówił, że ukraiński naród ma czyste ręce, niesplamione krwią, żadną poprzez wieki, że ta wojna, która jest, to jest wielką pomyłką historii. To jest zbrodnia, to jest coś, co jest nieszczęściem wielkim. Tak,
Każda wojna jest nieszczęściem. Nie ma zwyciężonych na wojnie. To mówił marszałek Piłsudski. Nikt na wojnie nie wygrał. Bo ci nawet, którzy historia opiewa, że wygrali wojnę, to stracili często więcej dobra, więcej ludzi niż ci, co przegrali. Nie ma na wojnie wygranych. Żadna wojna nie jest... Biorąc na ludzki rozum w XXI wieku, do czego te wojny prowadzą? Do zagłady, do męczeństwa, do tysiąca sierot, okaleczonych ludzi fizycznie i psychicznie. W tej książce Zakopana Polska nad Bugiem, tu są takie orły przedwojennych żołnierzy, orły żołnierzy Piłsudskiego, późniejszych, w koronach. One wyjęte są z ziemi, z grobów. Ktoś mi je przysłał, przysłał sporo zdjęć. Czyli ta Polska zakopana za Bugiem jest, ale to nie wszystko. Kiedy ponad 100 razy wędrowałem z pielgrzymami po Wołyniu, począwszy od Krzemieńca, Poczajowa, Podkamienia, Beresteczka, po same nadbużańskie wioski, po powiat Lubomli, Włodzimierz, Szack i dalej i w koło, pokazywali mi ludzie miejscowi stare, dobre, prawosławne matki, którym też synów pomordowali banderowcy za to, że nie chcieli iść mordować Polaków, za to, że się sprzeciwiali, za to, że byli prawi, że byli chrześcijanami, a przecież i prawosławna, i grekokatolicka, i katolicka religia ma to samo. Nie zabijaj. Nic to nie dało. I te Ukrainki, dobre matki, kiedy długo rozmawialiśmy, one współczuły nam, a my im. Z początku nie mówiły, no nie ma wsi, nie ma w Swojczowie kościoła, nie ma kościoła w Zabłoccach, nie ma kościoła w Chrynowie, w dziesiątkach wsi, w powiecie Horochów, Lubom, Łuck, Kostopol, Sarny, Zdołbunów, Krzemieniec. Nie ma, nie ma. To pokażcie, gdzie te kościoły. My nie tutejsze, nas po wojnie nawieźli. I my nic nie wiemy, tutejszych było mało, stare babki poumierały. To kto nam powie? Ale jak zaczęliśmy mówić o chrześcijaństwie, o wierze, o duchowości człowieka, to zaraz któraś kruszała i mówię, to chodźcie, ja wam pokażę. O tamten dół to jest mogiła. 100 czy więcej osób zakopali. My nie pamiętamy, byliśmy dziećmi. Naszym ojcom i matkom było zakazane w kołchozie, że jak się dowiemy jako dzieci, co tu się stało, to nikt tu nie będzie długo. Pojedziecie albo na Sybir, albo do łagrów, albo was przesiedlą na koniec Republiki Ukraińskiej. Sowieci zaprowadzili porządek po wojnie. Porządek. Ten porządek nie podoba się Ukraińcom, ale przypomnieli im, gdzie jest ich miejsce, co oni zrobili z człowieczeństwem, co oni zrobili z dziedzictwem 6 wieków obecności Polaków tam i dzisiaj zagrzebali, zakopali, wdeptali i mówią, że tam nic nie było i tych wsi nie ma i w lasach ich nikt nie znajdzie. I na polach ich nikt nie znajdzie. Ja tutaj piszę, jak Ukraińcy sprzątają po Polsce, że nikt nie chce jechać,
zakopywać, rozgrzebywać fundamenty, zasypywać studnie pełne dzieci i ludzi, którzy konali w tych studniach. Nikt nie chce, nie ma komu jechać. Mężczyzn sądzili, powysyłali na Sybir, nieraz całe rodziny. Musiały jechać kobiety. Jedna mi mówi tak kiedyś. Ja się ociągałam z tą robotą, bo wiedziałam to, co mi każą robić. Zagrzebywać, zasypywać, deptać, to tu jest grób. Grób pomordowanych. To ktoś przyszedł i powiedział: jak tak będziesz robić, to sama w tym dole będziesz leżeć. Cywilizacja XX wieku. Wielki dorobek myśli ludzkiej. Światowej sławy naukowcy. Katolicyzm i prawosławie na świeczniku. Przez tyle lat, przez 20 wieków, prawosławie przez 10, stało się tak doskonałe i tak dobre, że księża grekokatolicy z ochotą, prawosławni może z mniejszą, święcili siekiery, noże i widły pod cerkwią albo w samym kościele i modlili się w sich lachiw wyryzać Budę czysta Ukraina. Nasze pokolenie i pokolenie, które przyjdzie po nas, naszych dzieci i wnuków, potomstwo, jak świat się nie zawali, bo jest nie najlepszym ze światów, na dzień dzisiejszy to zobaczą, jaka będzie ta Ukraina. U nas w Rymaczach stare Ukrainki z przewozu wilczego z Bereżec, kiedy jeździliśmy w pierwsze lata na odpusty świętego Izydora, to jedna babunia, siwiutka, pokorna, dobra, odwołała mnie na bok i powiedziała tak: czy Pan wie, co myśmy przeszli, jak Polaków wywieźli, nas zagnali do kołchozów, zabrali konie, krowy, wszelkie bydło, to co Ukraińcy naciągnęli z polskich wsi, nakradli, nagrabili, wszystko zabrali. A nam zapowiedzieli, żeby o tym nie mówić, bo tutaj przywozili ludzi z wielu republik, żeby wszystkich wymieszać, żeby nie było jednolitej nacji. Ponad Bugiem wszystkie stare cerkwie są moskiewskie. Grekokatolicy byli zakopani, tak jak i Polska. Prawosławie ukraińskie podzieliło się na 6 cerkwi. Sodoma i Gomora. Jak pod wieżą Babel. I mówiła tak: my, jak waszych wywieźli, pogubiliśmy już kalendarz, bo wasz kalendarz jest ruchomy. Wiemy, kiedy Boże Narodzenie, ale kiedy Wielkanoc nie. Ale myśmy zawsze wiedzieli, kiedy wasza Wielkanoc. No jak to wiedzieliście, jak nie mieliście kalendarza, nie było ani żywej duszy polskiej, jak wiedzieliście? Bo rano, jak była rezurekcja, to biły dzwony w waszym kościele. A niektórzy pobożniejsi widzieli, jak szła procesja z kościoła na cmentarz. Dał Pan Bóg na widziadło. Nie ma już tych babci. Odeszły.
Młode pokolenie bardzo butne, nieznające prawdziwej historii, żadnej historii nieznające, oszołomione dobrem, które uciekło w świat, żeby nie bronić rzekomo swego państwa. Nie czuję już tego. Ich zakopane kamienie polskich kościołów, dworów, pałaców już nie interesują. Ale obudziła się wielka ciekawość młodych pokoleń w Polsce, historyków całej Polonii rozwianej po świecie, a jest jej ponad 15 milionów. Więc niech z każdego 1000 będzie tylko 10 osób zainteresowanych Wołyniem, a przecież tam są potomkowie z Wołynia, porąbanych, popalonych. Ktoś jeden ocalał i wywiódł cały ród. Wszyscy wiedzą, bo u nas nie ma takiego zakłamania. Prawdziwa historia musi być prawdziwa. Historii nikt nie zmieni. Coś, co się stało, nie odstanie się nigdy. Niczego się nie zmieni. Tu była cerkiew, ona duchowo zawsze będzie tutaj. Tu był kościół po drugiej stronie, to niczego nie ma. On duchowo zawsze będzie tutaj. Czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, to i cerkiew, i kościół, choćby zakopane do jednego kamienia, będą na swoim miejscu. Ta książka, Zakopana Polska za Bugiem, zaczyna się od wesela. Wesela w Swojczowie, bardzo zacnego rodu Buczków. Ta część ma dwa prawdziwe opowiadania, są tu fotografie bardzo piękne tych, którzy ocaleli, tych, którzy nie ocaleli, niestety nie ma. Mało kto przywiózł fotografie z Wołynia, chyba że miał gdzieś schowane w mieście, przeniesione wcześniej. Wszystko poszło z dymem. Ukrainki, które miały swoich mężów i synów w UPA, jak w nocy paliły się dookoła polskie wsie, to mówiły: o, dywesia, jak cwyta Ukraina. Popatrz, jak kwitnie Ukraina. Polskie pożary to były kwiaty Ukrainie. Setki ludzi spotkałem, przesłuchałem ponad 600 świadków. Ciągle jeszcze odnajduję, ludzie piszą z Polski, ze świata. Rozproszyli się po całym świecie. Ale każdy człowiek mądry, myślący, chrześcijanin, nie wyzbędzie się pamięci o swojej kołysce, o swoim domu, o matce, o ojcu. Jest to niemożliwe. Chociaż wiek młody może być, jak to pisał Mickiewicz, durny i chmurny, to w momencie, kiedy człowiek dojrzewa, koło 50, wraca do korzeni. Bez nich nie ma żadnego rodu, nie ma żadnej przyszłości. Nie będzie żadnego narodu, żadne państwo się nie utrzyma, jeśli nie będziemy trzymać i sięgać do własnej kultury, do własnej historii, do religii, w której urodziliśmy się. To nie ma tak jak u Świadków Jehowych. Nie ma o kim mówić. Nasze korzenie są niezwykłe. Papież powiedział dwie rzeczy, które mnie uderzyły mocno. Kiedy był w Jerozolimie u grobu Chrystusa, Wielki Piątek, nie pomnę już jakiego roku, to powiedział tak: bądźcie dumni, że jesteście katolikami, bo nasza religia ma historię i geografię. Jest prawdziwa.
A później już jako bardzo dojrzały pielgrzym pół świata objechał, mówił ludziom, mówił o wojnie, był we Lwowie. Wyświęcił tam Gorozdawskiego, Wilczewskiego, grekokatolików, ale niekoniecznie wspominał o Wołyniu. Świat jest zakłamany. Dzisiaj mówią ci, którzy biorą ogromne pieniądze z naszych podatków, z podatków całego narodu. Zważ pan, co pan mówisz. Nie mówcie o tym, nie piszcie o tym, bo to niepoprawne politycznie. A czy poprawna jest śmierć spod siekiery? Czy poprawne jest małych dzieci konanie w studni, które powrzucano 15 i więcej malutkich, rocznych, dwuletnich, pięcioletnich? Kto się nawinął? Szkoda kuli. Do studni. I te dzieci, jedne potonęły, drugie krzyczały w niebogłosy, prosiły o ratunek. Opowiadały mi Ukrainki. W powiecie Horochów, w powiecie Włodzimierz. Ale było tak nakazane, jeżeli ktoś poda rękę tonącym dzieciom, to niech się żegna z życiem w okrutny sposób. Tak było. Tak było. Przykre to. Przykre to i co wam Chrystus powie? Co wam powie Chrystus, który jest nierychliwy, ale sprawiedliwy? Coście zrobili z polskim Wołyniem, z pięknymi świątyniami z XV, XVI wieku, barokowymi. Widziałem w Ostrogu na Wołyniu, przy jednym ołtarzu świętego Antoniego, wisiało sporo aniołów i Chrystusów różnych, chociaż to był ten sam. Anioły bez rąk, bez skrzydeł, Chrystus bez twarzy, obrąbane nogi, ręce. Mądry ksiądz. Ksiądz Kowalow, który tam gospodarzył przez tyle lat i uratował kościół w Ostrogu, mówił mi, to są resztki polskich kościołów, wygrzebane z ziemi, albo jak tam przyjeżdżałem, to stare babcie przyniosły mi w gazetach i mówiły, tylko niech ksiądz tu nie rozwija tego. Nie, nie. Zresztą mówili mi inni. Widzieliśmy na własne oczy, jak Ukraińcy na cmentarzu Czakowskim wywalają polskie pomniki XIX-wieczne i chowają komunistów, nie wiadomo kogo, pomiędzy polskimi grobami. Wleźć wszędzie, zniszczyć wszystko na amen. Absolutnie tu nie było, nie ma i nie będzie niczego po Polsce. A Polska tam została. Nasze duchowe kresy zostały i zostaną. To są ostatnie książki smutne. Po tym, co się tam wydarzyło, niewiele się już wydarzy. Chociaż odbudowaliśmy wiele kościołów, nawet kolegiatę w Ołyce. Ale my wiemy, jaka była jej historia i gdzie się podziały barokowe ołtarze, kto je porąbał, kto je pobił. Historia wie wszystko.
Widziało to wiele ludzi. Jak zakopywali tą Polskę, Swojczowie, kiedy w niedzielę wymordowano ponad 200 osób. Ci, którzy schowali się, schronili się na cmentarzu, wymordowano ich pod kaplicą. A było to miejsce bardzo zacne, od początku XVII wieku słynące z obrazu Matki Boskiej Swojczowskiej. Były wielkie odpusty do samej wojny, jeszcze i wojnę. Modlili się i grekokatolicy, i prawosławni, i katolicy, kościół był katolicki. Modlili się wszyscy, którzy mieli Boga w sercu. A później przyszło przyszła czerni, banderowcy, kiedy już Polaków się pozbyli, zaczęli wysadzać kościół. Nie dało się. Stare mury, ale te mury pewnie anioły trzymały, nie dało się wysadzić. I ktoś powiedział: słuchajcie, tego kościoła nie ruszymy, bo w kościele jest obraz Matki Boskiej. Wynieście ten obraz, to on poleci w powietrze. I Ukrainki wyniosły ten obraz, zaniosły do cerkwi. 2 dni tam nad nim się męczyli i wysadzili ten kościół, gdzie były tablice z XVII wieku, fundatorów, magnatów, szlachty, wspaniałych ludzi. Nic nie zostało. Nic nie zostało, ale kiedy jeździliśmy, wzięliśmy starą babcię, która jest tu bohaterką w mojej książce. Jest jako młoda dziewczynka na weselu u Buczków. To ona nam pokazała dziwną rzecz, bo nikt by nie wiedział, gdzie był kościół. Rozebrano piękną murowaną szkołę, rozebrano pocztę, rozebrano posterunek policji, rozebrano wszystkie murowane domy, rozbito, które zostały po Polakach, zostały ukraińskie strzechy i zawaliska. I dzisiaj z tego miasteczka, które było znane, wielkie, cudowne, niezwykłe, zostały to tu, to tam chaty, na podwórkach pełno gnojowników, ludzie żyją w nędzy, sami nie wiedzą, do kogo należą, nigdzie nie pójdą, nigdzie nie pojadą, bo nie mają za co, do Polski nie uciekają, bo nie mają po co, bo tu ich ziemia. I babcia mówi tak. Ja mówię: gdzie był kościół w Swojczowie? Gdzież ten potężny, wielki kościół? Mamy tutaj zdjęcia. Ten cudowny, gdzie pielgrzymi szli po 2 dni. Nie tylko katolicy, ale prawosławni. Gdzie ten kościół? A babcia mówi tak. Cud. Wszystko rozdarli. I jak rozsypywali ziemię, to zasypali ostatni schodek do kościoła. I teraz woda wypłukała i chodźcie, ja wam pokażę. To był pierwszy schodek i było jeszcze 6, 8, 10, 12 tych schodków prosto do kościoła. Tędy od drogi wchodziło się do kościoła. Jest tu zdjęcie. Ja mówię: a gdzie jest ta krynica, gdzie pielgrzymi brali cudowną wodę, która była taka słynna, leczyła oczy, wszelkie bóle. Prawosławne matki przynosiły tu dzieci chore, z zarapionymi oczami i wynosili stąd zdrowe. Gdzież ta krynica polska? A babcia mówi: o, pokażę wam na Łąkach. Tam kołchośniki wszystko rozbili, postawili beton i krowy poją. Cywilizacja XXI wieku. Doszliśmy do tego, a jeszcze niżej upadliśmy, co pisał Sienkiewicz w trylogii Potopie.
zapisał Kraszewski, pisali inni. Doszliśmy do tego, że dzisiaj mamy szukać kości naszych przodków, księży, organistów kościelnych, zakonów świeckich, zakonów rzymskich, habitowych. A gdzie one się podziały na Wołyniu? To jest zakopana Polska. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech ją przeczyta. Nie wiem, czy będzie płakał, czy będzie rozpaczał. Obojętnie, czy to ktoś będzie czytał w Poznaniu, czy to ktoś będzie czytał w Warszawie, do której zjechały się wszystkie wsie i miasteczka. Czy to będzie czytał w Bydgoszczy, czy w Gdańsku, czy w Grodnie, wyczyta to samo. Zakopana Polska za Bugiem.